Siemanko, jak leci? Jeżeli kliknąłeś na ten film, to prawdopodobnie z dwóch powodów. Albo po prostu gdzieś wyświetlił ci się przypadkowo, albo myślałeś o tym, aby kiedyś zostać skoczkiem narciarskim. Przynajmniej na jakąś małą chwilę. Gdzie ja się w ogóle znajduję? Jestem jakieś 800, może 1000 metrów od skoczni Wisła Malinka, a znajduję się w jakże wyjątkowym miejscu. Jeżeli chcecie przekonać się, jak zostać skoczkiem narciarskim, przynajmniej jak posmakować tego wszystkiego, chociaż na jeden moment, żeby spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, oglądajcie do końca. Tak jak mówiłem, znajduję się przy skoczni tak zwanej twojej skoczni, skoczni dla każdego, która została wymyślona oraz zaprojektowana przez kilka osób, ale pomysłodawcą tego wszystkiego jest mój kolega Dawid Jurga, którego serdecznie pozdrawiam. Zresztą, jeżeli chcielibyście poznać więcej takich drobnych szczególików na temat tego, co się dzieje na tej skoczni, to oczywiście odsyłam was do fanpage'a, który powstał niedawno. Ten link podam w opisie. No dobra, pójdę wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jak przyjechałem na tą skocznię, trzeba było jeszcze chwilę popracować, żeby to wszystko ubić. Tutaj widzicie ślady po nartach zjazdowych. Musiałem trochę ubić ten zeskok. Co prawda temperatura dzisiaj jest niestety dodatnia, około 5 stopni na plusie. Więc ciężko też było zrobić to tak perfekcyjnie, jak miałoby to miejsce przy niższych temperaturach. Idziemy sprawdzić, jak to wszystko będzie wyglądać dzisiaj. Bo tak jak już pewnie część osób wie, na tej skoczni były oddawane próbne skoki. W tym muszę niestety nieskromnie powiedzieć, że jako pierwszy oddałem skok na tej skoczni. Trochę był to skok testowy, do końca nie wiedziałem, jak się to wszystko zachowa, bo jechałem jeszcze na tych torach letnich, ale całkiem w porządku, także oglądajcie. Proszę bardzo, droga na skoczni jest prosta. Piękne metalowe schody. I proszę bardzo, już jesteśmy na górze. Zaletą tak małej skoczni jest to, że przynajmniej nie trzeba... O! Zaletą tak małej skoczni jest przynajmniej to, że nie trzeba za długo wchodzić. I już jesteśmy na szczycie. No ale zastanawiam się, czy mnie nie będzie hamować na tych torach. Ja trochę tu próbowałem to jakoś uklepać. I oby się nic złego nie stało. Tam widzimy, mamy dużo miejsca do hamowania. A tu bok jest wypożyczalnia. Zresztą w której pracują panowie, którzy pomagali nam tutaj przy montażu skoczni, których też serdecznie pozdrawiamy. Założymy sobie rękawiczki, żeby nic złego się tu nie stało. Przód jedny. Kurde, to jest za dużo śniegu. Jeden i drugi. Nie jest zbyt wysoko, więc lecimy, sobie trochę telemark poćwiczę. Skocznia jest super, można przyjeżdżać i skakać. Brałem sobie dzisiaj sweter, tak, aby wrócić trochę do przeszłości i poskakać stylem równoległym. Na tej skoczni nie zdążę zrobić stylu V, więc próbujemy ze stylu klasycznego od razu zrobić telemark. Niezła zabawa, naprawdę polecam. Możemy się poczuć chociażby trochę jak Piotr Fijas, czy też Stanisław Bobak, albo Wojciech Fortuna, wielcy inni polscy narciarze, polscy skoczkowie. No, trochę już wyjeździłem, ale to nic, jeszcze da się skakać. Zamienimy sobie jeszcze kilka słów z
pomysłodawcą tej skoczni, Dawidem Jurgą, moim dobrym kolegą od lat. I powie nam wszelkie szczegóły, czyli kwestie ceny za taki trening, kwestie ciężaru, jak maksymalnie wielki skoczek może wejść na tą skocznię i wiele, wiele innych. Zobaczymy, co Dawid będzie miał nam do powiedzenia. Więc tak jak mówiłem, skontaktowaliśmy się z Dawidem Jurgą, który jest pomysłodawcą tej skoczni przy współpracy z pewnymi osobami, z konstruktorami już innych skoczni. Udało się stworzyć gdzieś tam wspólnymi siłami mobilną skocznię, twoją skocznię dla każdego. No i teraz kilka słów, Dawidzie. Powiedz mi, bo tam zastanawialiśmy się właśnie z widzami, jak to wygląda, jeśli chodzi o osoby wchodzące na skocznię. Kto dokładnie może trenować wzrostowo, wagowo, czy są jakieś ograniczenia? Czy jednak każdy może skakać, czy jak to wygląda? Zacznę tradycyjnie, siemanko jak leci, bo na tym kanale nie można inaczej rozpocząć rozmowy, także już przechodzę do odpowiedzi na twoje pytanie. Tak jak sama nazwa skoczni mówi, to jest skocznia dla każdego, tak naprawdę tych ograniczeń jest niewiele. Główna z nich to waga, po prostu skocznia jest, konstrukcja jest przeliczona na 150 kg, więc osoby, które ważą powyżej 150 kg, no nie mogą z niej korzystać, a tak to nie mamy ograniczeń wiekowych, skoczyć może każdy, mężczyzna, kobieta, dziewczynka, chłopiec, zapraszamy każdego, bo po to powstało, jakby taka jest tego idea, żeby spróbować mógł każdy, a nie tylko jakaś tam wąska grupa społeczna. No dobra, a powiedz mi, jak wyglądają kwestie treningowe? Jeżeli przyjdzie taka osoba na skocznię, to jak wygląda odbycie takiego treningu? Czy jest to darmowe, czy jest to odpłatne? Jeśli odpłatne, to jaka to jest cena i jaki czas treningu? A więc tak, trening jest odpłatny. Można wybrać opcję 30 minut za 30 zł lub opcję godzinną za 50 zł. I opłata się uiszcza w wypożyczalni, która jest obok skoczni, pod wyciągiem klepki na malince. I wystarczy się tam, można wejść do wypożyczalni, można zadzwonić na numer telefonu, napisać mailowo, umówić się. Można tam u nich też wypożyczyć sprzęt. Mamy też sprzęt skokowy, można zobaczyć, jak takie narty wyglądają, spróbować na nich. Także atrakcji jest dużo, można właśnie spływać na prawdziwym sprzęcie, na zjazdowym. Jak nie ma śniegu, jest igielit, więc tak naprawdę ograniczeń tutaj też nie ma za wiele. Jesteśmy odporni na pogodę, także skorzystać może każdy, zapraszam do kontaktu. No dobra, a co w kwestii, jeżeli ktoś na przykład przewróci się na skoczni, jak wygląda cała sprawa związana z odpowiedzialnością? Jeśli chodzi o korzystanie ze skoczni, to powstał regulamin. Napisaliśmy regulamin, który jest obok skoczni. Także no, przed skokami należy się z nim zaznajomić. Tam są te wszystkie kwestie napisane, uregulowane. Wiadomo, trzeba mieć świadomość, że skoki to jest mimo wszystko sport ekstremalny. Zawsze może się coś stać, jednak z naszej strony my chcemy zagwarantować w pełni bezpieczeństwo, bo skocznia ma wszystkie zgodne parametry z wymaganiami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, zaprojektowana przez specjalistę, profil. Sama konstrukcja też ma obliczenia wytrzymałościowe, także z naszej strony gwarantujemy tutaj bezpieczeństwo, obiekt jest naprawdę niewielki. Nikomu nie powinno się nic stać, tylko tutaj zabawa i czyste tutaj skoki i radość ze skakania. No dobra, a powiedz jeszcze taką kwestię, czy twoim zdaniem możliwe byłoby powstanie obiektów trochę większych niż ta mobilna skocznia? Chodzi mi tutaj o obiekty pokroju K8, K10, czy raczej jest to zły pomysł?
Czy jest to możliwe? Nawet gdzieś tam na internecie widzieliśmy zdjęcia sprzed wielu lat, jak powstawały skocznie 50-metrowe, zbudowane z jakichś tam konstrukcji stalowych czy drewnianych w Anglii czy w Stanach, ale tak jak mówię, jest to możliwe, jednak trzeba byłoby zrobić nowy projekt profilu, nowe wyliczenia konstrukcyjne, nowy projekt konstrukcji, także koszty by tutaj można powiedzieć, że wzrosły, bo też większa ilość materiału. Jest to możliwe, jednak my na razie trzymamy się tej wersji 4-metrowej skoczni, bo jest to fajny obiekt, że można już poczuć tę chwilę w powietrzu, a równie z drugiej, jakby jest to na tyle niewielka skocznia, że większość osób powinna nie mieć żadnych oporów, żeby z niej skoczyć i poczuć się jak Kamil Stoch, Adam Małysz i spełnić swoje marzenia. Dobra, jeszcze takie pytanie na koniec. W ogóle zapomniałem go zadać wcześniej, jest dosyć istotne. Powiedz mi, czy jakbyś się zapatrywał, jeśli chodzi o lokalizację tej skoczni, to znaczy ideowo ta skocznia jest mobilna, czyli teoretycznie mogłaby stać wszędzie, ale aktualnie znajduje się właśnie w Wiśle koło Wyciągu Klepki. Jaki cel jest następny? Gdzie teoretycznie tą skocznię chciałbyś postawić? Gdzie byłaby taka opcja? Tak, no mniej więcej. Jaka byłaby to lokalizacja? Tak jak powiedziałeś, skocznia jest mobilna, można ją rozłożyć, złożyć, przewieźć w dowolne wybrane miejsce. Jednak na razie stoi w Wiśle. Mamy czasy, jakie mamy, ciężko coś zaplanować. Nie odbywałem się też jakieś eventy, imprezy. Nie ukryłem, że miałem propozycję przed sezonem zimowym, żeby skocznia stanęła na Warszawie, na zimowym Wilanowie tak zwanym. To były organizatorzy zimowego narodowego, no ale jednak w tym roku wiadomo, zimowe narodowe się nie mógł odbyć. Ten zimowy Wilanów też się ostatecznie nie odbył, więc no, te eventy trochę w tym roku siadły. Z mojej strony liczę tak naprawdę, że będzie jakieś zainteresowanie klubów, miast, organizacji, firm, które by chciały kupić taki obiekt po prostu dla siebie i nim już zarządzać. I my jesteśmy w stanie w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy postawić taką skocznię od nowa, przewieźć ją w dowolne miejsce, przeszkolić tam z obsługi. Więc jeżeli są chętni, to zapraszam do kontaktu, bo potrzebujemy może, nie wiem, 2 miesięcy, żeby postawić kolejny taki obiekt, jeśli ktoś by chciał, a też mi się marzy, żeby właśnie rozstawić wiele takich obiektów w Polsce, żeby skoki przestały być takie niedostępne, tylko żeby były tylko dla górali, a żeby właśnie to było możliwość w całej Polsce spróbowania skoków, no i potem ewentualnie dalsze szkolenie już w górach, jak ktoś sobie zasmakuje na mniejszej skoczni. No słuchaj, nie mam więcej pytań ode mnie, to by było tyle. Jeśli chciałbyś jeszcze przekazać jakąś informację widzom, to jest ten moment. Tak jak mówię, zapraszam. Skocznia jest fajna, bezpieczna. Już skakały małe dzieci, dziewczynki. Też starsi razem z rodzicami skakali, także no, może to być fajna zabawa, jakaś alternatywa na zamknięte stoki, na akurat brak śniegu jakby był, bo obiekt ma igielit, także zapraszam również chętnych do kupna tej takiej kolejnej skoczni, którą możemy postawić. No i zapraszam kluby, bo też w Polsce nie ma takich małych skoczni za bardzo dla dzieci, żeby mogły wcześniej zacząć. To widzieliśmy w Austrii, w Niemczech, w Czechach, a u nas tego brakuje, także no, jest na tacy podany produkt, tylko no, zapraszam wyciągnąć po niego ręce i zapraszam do współpracy. Super, pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z Dawidem Jurgą. No i co? Powracamy na skocznię. Kochani, jeśli podoba się Wam coś takiego, to serdecznie zapraszamy do Wisły koło Wyciągu Klepki. Tak jak wspominałem, to jest około kilometra od skoczni Wisła Malinka, jak się jedzie w stronę Szczyrku. Na pewno tą skocznię zobaczycie, bo ona jest widoczna od głównej ulicy, jest w zasadzie tuż przy głównej ulicy. Przynajmniej dla tych, którzy chcieliby spełnić swoje marzenie z dzieciństwa, jest to naprawdę super sprawa. Jest to skocznia przede wszystkim bezpieczna, na niej się za bardzo nie rozpędzicie, a z drugiej strony chociaż przez chwilę poczujecie, jak to jest być skoczkiem i będziecie sobie mogli trenować
odbicie, może trochę techniki. Dla każdego coś dobrego. Jeszcze szczególna informacja. Dla widzów mojego kanału przewidujemy 10% zniżki na wejście tutaj i na potrenowanie. Czyli jeżeli pojawicie się tutaj i podacie kod ZPS10, to macie 10% rabatu na trening na tej jakże oto wspaniałej skoczni. Można się naprawdę fajnie pobawić. Co to więcej mogę dodać? Jest to na pewno jakiś tam fajny rodzaj spędzenia czasu. Tak więc zabierajcie znajomych, zabierajcie dzieciaki, żony, mężów, kogo tam macie, i przyjeżdżajcie tutaj na skocznię. Wszelkie sprawy treningowe, ustalania sprzętu i tak dalej możecie rozwiązać tutaj oto w tej wypożyczalni. No i co? I tyle w sumie chciałem powiedzieć. Jeśli masz ponad 20 albo 30 lat, albo jeszcze więcej i uważasz, że już jesteś osobą za starą, żeby spróbować w ogóle, czym są skoki narciarskie, to jesteś w ogromnym błędzie, bo jeżeli przyjedziesz tutaj, to absolutnie nie ma ograniczeń wiekowych. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, jeżeli ktoś fizycznie, zdrowotnie jest sprawny, to jak najbardziej może tutaj przyjechać. Tak jak powiedziałem, jest to skocznia absolutnie bezpieczna. Nie ma na niej dużych prędkości, więc też wszystko można to sobie fajnie ogarnąć. Uważam, że jest całkiem spoko, do zabawy jak najbardziej. Jeśli jesteście ciekawi, jaki to jest pół konstrukcyjny, to ustaliliśmy go na 4 metrze. Aczkolwiek z racji tego, że spadł śnieg, to nie przygotowywaliśmy tego punktu K. No, do żadnych choinek. No tam są gdzieś choinki dalej, ale to nie będziemy niszczyć. A jeżeli zdarzyłoby się tak, że ten cały śnieg by stopniał, to nie ma najmniejszego problemu, ponieważ jest to skocznia całoroczna. Pod śniegiem znajduje się igielit. Na górze tak samo. Te tory, które widzicie, one są zrobione z blachy, więc jak najbardziej można po nich też jechać. Jeżeli to wszystko się poleje wodą, no to można spokojnie przeprowadzić trening. Miejsca do hamowania też tutaj jest dużo. Chyba nawet aż za dużo przygotowałem, ponieważ na tej skoczni się nie rozpędzimy tak jak na początku myślałem. Ale jest całkiem nice. Naprawdę, ludzie. Jeżeli uważacie, że jesteście za starzy, to jest właśnie moment, w którym należy tę myśl zmienić. Jeżeli chcieliście kiedykolwiek skoczyć na nartach, jeżeli graliście w tak zwaną grę w małysza i kiedyś sobie pomyśleliście, kurde, ciekawe jakby to było na prawdziwej skoczni, to właśnie przyjedźcie tutaj i się przekonacie. I nic więcej do szczęścia wam nie będzie potrzebne. Zobaczycie, czy odczuwacie większą przyjemność z takiego skakania. No i co, jeszcze kilka skoków i robimy sobie przerwę. No to co, koniec naszej wycieczki. Dajcie znać w ogóle, czy wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zachęcam was gorąco do zrobienia tego. No i co, jeśli chcielibyście kolejne filmy z tej skoczni, póki ona tutaj stoi, to piszcie w komentarzach. Możecie w komentarzach oznaczać hashtagiem Twoja skocznia i wtedy będę wiedział, że na ten temat chcecie, abym zrobił film, jeżeli tych komentarzy oczywiście będzie dużo. No i cóż, ja się z wami żegnam. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Tak więc trzymajcie się, na razie, cześć!